Hello Freestyle'owe, witajcie w kolejnym odcinku naszych filmów edukacyjno-zajawkowych Snow Nation. Opowiemy wam o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w poruszaniu się na stoku. Miej wzgląd na inne osoby. Są inni narciarze na stoku i snowboardziści i ludzie na sankach. Orientuj się, typie! Panuj nad swoją prędkością. Dostosuj ją do swoich umiejętności i innych uczestników. Która strona na narty? Kierunek jazdy dostosuj do zasad panujących na stoku. Wyprzedzamy z prawej albo z lewej strony. Mamy baczenie na odległość. I co robi typ, którego wyprzedzamy? Zanim podejdziesz w górę albo ruszysz w dół, popatrz w górę, po prostu. Celu zatrzymania się na trasie należy wybrać miejsce możliwie najbardziej bezpieczne. Na przykład nigdy nie zatrzymujcie się bezpośrednio po pokonaniu mulny garbu albo bardziej stromego odcinka. Znajdźcie miejsce możliwie najbezpieczniejsze, w którym będziecie widoczni dla osób nadjeżdżających z góry. Jeśli zatrzymanie następuje na skutek upadku, należy jak najprędzej usunąć się z trasy. No przestań ty żeś. Jak musisz ściągnąć deskę, czy tam narty, bo masz kontuzję albo co, to idź lewym albo prawym skrajem stoku, a nie po środku. Przepraszam. Na stoku przestrzegaj obowiązujących znaków. Kiedy na stoku spotkamy ofiarę wypadku, to nie śmiejemy się z niej, ani nie robimy sobie z nią selfie. Tylko w miarę możliwości udzielamy pierwszej pomocy. Albo wzywamy do tego odpowiednie służby, a teren zabezpieczamy skrzyżowanymi nartami. Pierwsza pomoc! Pierwsza pomoc! Jak widzisz, że komuś dzieje się kuku, ty zrobisz komuś kuku. Albo tobie się stanie kuku, to musisz ujawnić swoją tożsamość. Dlatego warto mieć przy sobie dowód osobisty.